Witam ponownie w Zagrajmy w Arkanum, w którym to odcinku dokonamy epickiej sieci na łupieżcach. To będzie tak epickie, że biorę do rąk mój karabin samopowtarzalny. A także biegnę w stronę światła, bo czemu nie? I nie ma muzyki. Muzyka chyba jest tylko wtedy, kiedy ja zaatakuję. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Tu są skrzynie. Czy ja otwierałem tamtą skrzynię? Nieważne. Niestety marnuję naboje, ale... Ale... Tak jest zabawniej. Koniec zabawy. Czas oświetlić drogę. Niestety, lampa jest ważniejsza niż... Niż. Chyba, że... Nie zrobię tego. Będę biegł za łupieżcami, bo mogę. Na chwilę obecną Virgil nie jest zbyt dobrym szermierzem. Oj. Nudy. Gin. Epicka szarża! Okej. Bardzo mi się podoba, że łupieżcy sami siebie chcą... Czy to są wszyscy łucznicy? Serio? Naprawdę. Gdybym tylko miał kulę ognia. Czemu granat przy sobie? Granat rozrywający. Czas się rozerwać. Naprawdę. A jakbym was rzucił granatem ogłuszającym, żebyście mi dali spokój? Aha! Tak, zrobiłem to dla śmiechów i chichów i w ogóle. No... Bo włączę czas rzeczywisty. I wtedy rzeczy pójdą źle. Dobra, włączam czas rzeczywisty. Okej. To nie poszło zbyt dobrze. To poszło wręcz tragicznie. Okej, to poszło tak tragicznie, że zakończę grę i wczytam ją. Tym razem bez wygłupów z działkiem samopowtarzalnym. Tak to jest, jak się do walki łupieżców z łupieżcami pcha bez niczego. What an aggressive attack! O, ten jest brawurowy strasznie. If when you're happy and you know it, zabij łupieżce. When you're happy and you know it, zabij łupieżce. When you're happy and you know it and you really wanna show it. When you're happy and you know it, zabij łupieżce prosto w głowę. Nie uciekaj! A, od razu lepiej! Kiedy ma się zalążki taktyki. I nie szarżuje się na ślepo.
Poza tym miło by było dostać poziom. Tak dużo mi brakuje, żeby sobie podwyższyć wszystko. Czy ja wam już mówiłem, że dostałem od Kowala w Stillwater zadanie jakieś? What an impressive attack! Tak, zadanie odnalezienia kogoś. Na razie nie będziemy się tym zajmować, bo po co? Ale tak, żebyście wiedzieli i żeby potem was nie zdziwiał, że... what? Derp? Derp, derp, derp? Czyli tu byłem. Teraz sobie zapiszmy. Zrobimy to, co rozsądni ludzie robią. Czyli zapiszemy sobie. Okej, ten szczur. Dat szczur. Szarża! Sala tysiąca łupieżców. Nie wiem, czy oni tutaj mają jakieś spotkanie brydżowe. No. Nie robicie mi nic. Odczepcie się. Wow. Dobra, turbo. Wow. Wow, 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 wow. To się wymyka spod kontroli. Naprawdę. Tak, czas rzeczywisty w Arcanum jest dość zbugowany na późniejszych etapach. Na przykład wyobraźcie sobie, kiedyś grałem elfem, magiem, ale też łucznikiem. Gdzie jest ten... Gdzie jest ten łukasz, co kurde? A. Grałem sobie elfem, magiem, łucznikiem z maksimum zręczności, czyli miałem cały pasek... Cały pasek wypełniony. Oprócz tego, strzał z łuku kosztował mnie jeden albo dwa punkty akcji. Włączyłem sobie z ciekawości czas rzeczywisty. Strzelałem jakbym miał karabin maszynowy. Więc jeśli chcecie szybko strzelać do celu, to karabin maszynowy jest tym, czego nie chcecie. Chcecie łuk i maksimum zręczności. Ach, jak nie... Ała. Jak nie będę miał już sobie w co wdawać punktu, to chyba sobie zręczność będę dawał. Chociaż i tak powinienem sobie podnieść perswazję, inteligencję, techniki. A Virgil zaraz mi padnie nieprzytomny. Tak, Virgil padł nieprzytomny. Użyję na ciebie rozbudzacza, Virgil. Padłeś, powstań, Powerade. A, to była kryptoreklama Powerade'a. O tak, Powerade. Nie popieramy energy drinków. Z tego względu, że energy drinki smakują jak ścieki. Tak. Wiem, teraz fani Red Bulla, Burna czy czegoś tam jeszcze mnie znienawidzą, ale naprawdę, nie dość, że te drinki są różowe i wyglądają niesamowicie podejrzanie, to jeszcze śmierdzą paskudnie na kilometr, smakują tak obrzydliwie, że och, nawet stołówka szpitalna tak nie smakuje. Panie. Będę musiał na końcu tego filmu dodać adnotację, że podczas kręcenia tego filmu padło kilka szczurów, kilka łupieżców i tak dalej, i tak dalej. Będę musiał zrobić statystykę. Ha, nie żyjesz. No, ja chcę wiedzieć, co jest za salą 1200 łupieżców. Tak, to było takie przyspieszenie, bo mogę. W ogóle to. I want to party, party. Nie mówcie mi, że mi się popsuł
Nie. To dlaczego przestałem atakować? Wykończ go ktoś. Naprawdę? Niniejszym egzekucjonuję cię w imieniu najwyższej instancji. No dobra. Złoto. Złoto. Złoto nam się przyda. Złoto nam się przyda dlatego, że po wyjściu stąd pewnie nie będę miał żadnych naboi. I będę musiał sobie kupować wiele różnych rzeczy. Na przykład komponenty do tworzenia lunety. Nie lunety, tylko tego. Karabinu z lunetą. Karabin z lunetą jest fajny. Nie tak fajny jak strzelba na słonie, ale... ale jest fajny. Tak, strzelba na słonie jest bronią legendarną. Przynajmniej z tego, co ja mówię. Hej! O ile zakład, że to jest korytarz 250 i 108 pułapek? Hej, elegancki pierścień. I nie zauważyłem, ile to jest. Elektryczną uprząż jedną mamy, ale... co tam? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hej, szafir. Latarnia. Weźmiemy to, bo ktoś tu ma żarnik. A kto ma żarnik, ten ma moc. No dobra, ten kto ma żarnik, ten nie ma mocy, ale jednak. I mamy drugą lampę. Co ja potrzebuję? Nie, nie, nie. Jeszcze nie mogę tego robić, ale... właśnie, czego ja potrzebuję tu spektrometru przepływu mocy? Małe części elektryczne. Czy ja mam małe części elektryczne? Czy ty masz małe części? Nie, nie masz małe części elektryczne. A ty? Okej. Okay. I czego to ja potrzebowałem? Dużego kondensatora? Nie, kompasu. A, to jest część elektryczna. A, sorry. Ej, ty nic nie masz, dlatego będziesz miał od dzisiaj lampę. Cieszysz się? Oczywiście, że się cieszysz. Teraz dwie osoby mają lampy. I to mnie cieszy. I to mnie cieszy. Ile mi zostało baterii? Ups. Ups, ups, ups. Nie mam baterii, więc jeśli teraz będę ginął od pułapek, to znaczy, że baterie jednak się przydają. Okej, 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 ginę od pułapek. A to znaczy, że baterie jednak się przydają. Czy ja mogę tworzyć baterię? To było chyba w... ogniwo? Elektrolit i metalowe płytki. Chyba to sobie podwyższę kiedyś. Ale cóż, to by było na tyle w tym odcinku z serii Zagrajmy w Arcanum. W następnym odcinku przejdziemy przez korytarz 1568,2 pułapek. Więc do następnego razu, technicy!